Dzień dobry wszystkim. Witamy. Witam e, właściwie dzisiaj jestem sama. Witam na kolejnym poniedziałku na Politechnice. E, na warsztat bierzemy dzisiaj sobie e, neuronaukową e, warstwę uczenia się, to znaczy informacje, wiedzę właściwie e, z obszaru neuronauk, która e, mówi nam o tym, co warto, na co zwrócić uwagę, a na co nie warto zwracać uwagi, jeśli chodzi o różne czynniki związane z efektywnym uczeniem się. Pozwólcie, że zrzucę prezentację. Momencik, ok. To jest część pierwsza. Ta, którą dzisiaj. Dzisiaj właściwie zaczynamy nową serię wypisałam sobie jakiś czas temu kilkanaście tematów, które warto poruszyć. I na pierwszy ogień idzie, idą cztery obszary, czyli pisanie, czytanie, ruch i sen. Dzisiaj te cztery tematy zwią związane z uczeniem się, aspekty związane z tworzeniem śladów pamięciowych, ale też ogólnie parę ciekawostek takich dotyczących dbania o zdrowie. Przede wszystkim taki taki króciutki wstęp, nie będę robić takiego teoretycznego wstępu, ale tak króciutko w kilku zdaniach. Nasz mózg zbudowany jest z takich bardzo specyficznie zbudowanych komórek. Nie są to takie mniej lub bardziej obłe cegiełki, tylko są to takie często wydłużone a zawsze rozgałęzione komórki, które łączą się czyli neurony, które łączą się ze sobą. Zobaczcie tak jak tutaj to widać to jest taka sieć powiązań każda z tych komórek kilka tysięcy może mieć połączeń z innymi komórkami czyli to jest taka gęsta sieć 3D taka galaretowata sieć mnóstwa mnóstwa połączeń samych komórek nerwowych samych neuronów w naszym mózgu jest około 86 miliardów o 1 miliard mniej komórek glejowych takich komórek wspomagających E, neurony, w ich pracy, zdrowieniu, tworzeniu się i przewodzeniu e, również impulsów elektrycznych. I teraz ta nasza sieć, ta cała sieć neuronalna, która, która tworzy mózg, to w niej zachodzą takie wyładowania, i właściwie to, co zapamiętujemy te informacje, które pozyskujemy, nie mają takiej um, sztywnej struktury, zdefiniowanej, nie można ich dotknąć. Tak naprawdę informacja jest wspomnieniem jest pewną aktywnością, odwzorowaniem pewnej aktywności połączonych ze sobą neuronów. Im więcej neuronów połączonych, bierze udział w tym wzbudzeniu, czyli im więcej na przykład zmysłów towarzyszy i o tym też będzie dzisiaj zapamiętywaniu, uczeniu się, tym łatwiej potem tą informację sobie przypomnieć, przywołać, użyć jej. Taki neuron tutaj pojedynczy, wyekstrahowany, przykładowo, one mają bardzo różne kształty, różne mamy typy neuronów, ale taki jeden, wybrałam jedno zdjęcie, które pokazuje, jak bardzo rozgałęzione są to struktury, jak te kilka tysięcy połączeń jednego neuronu z innymi. Jak to jest możliwe, to obrazuje świetnie to zdjęcie. Tutaj schemat, żeby było łatwiej. Schemat takiej pojedynczej komórki nerwowej. Ona jest często wydłużona, a to, co kluczowe, to rozgałęzienia na jednym i na drugim końcu. Ja bym chciała, żebyśmy przyjrzeli się temu. temu Miejscu, w którym te neurony czy te komórki nerwowe ze sobą się łączą. Te kilka tysięcy połączeń. Tutaj, czekajcie, coś do rysowania sobie wezmę. Tutaj na styku to jest ten neuron pierwszy, tak? Impuls elektryczny, który biegnie, czyli to wzbudzenie, impuls elektryczny, który biegnie tutaj aksonem, tym taką najdłuższą częścią, wydłużoną częścią tego neuronu. Tu w pewnym momencie to, to na czerwono zaznaczone miejsce, to jest miejsce styku. Tego poprzedniego neuronu z tym kolejnym. I tak naprawdę cała magia uczenia się, tworzenia śladów pamięciowych związana jest właśnie z tym miejscem. I jest to miejsce bardzo specjalne, bo komórki naszego ciała, różnych układów, łączą się ze sobą bezpośrednio się stykając, a w przypadku komórek nerwowych mamy sytuację, w której te komórki ze sobą się nie stykają. Zobaczcie na tym zdjęciu po prawej stronie, czy też bardziej wizualizacji: yy, tu jest ten poprzedni neuron, i tu sobie biegł, im, biegnie impuls elektryczny, i kiedy dociera do. Końca tej komóreczki nerwowej. Teraz nie będę wchodzić w szczegóły, bo to jest dosyć skomplikowany proces, ale ja tak na potrzeby dzisiejszego spotkania bardzo uproszczę. Ten impuls elektryczny, kiedy dotrze do końca, zamienia się w impuls chemiczny, w informację chemiczną, czyli Wydzielane są neurotransmitery, substancje chemiczne, cząsteczki chemiczne, które uderzając, przenikając do kolejnego neuronu, zamieniają znowu ten impuls w impuls elektryczny. Dlatego często mówimy o tym, o tym pobudzeniu neuronalnym, te wzbudzenia, to zapamiętywanie, te. te, te te, te, te informacje, e, to są impulsy elektrochemiczne, nie? elektryczne, chemiczne, elektryczne, chemiczne. Ta szczelina, to jest synapsa. Ta szczelina, czyli to miejsce, gdzie te neurony są się bezpośrednio nie dotykają, tylko komunikują się ze sobą wysyłając sobie e, informacje, sygnały e, chemiczne. Tych neurotransmiterów jest mnóstwo, ponad 100 i pewnie kilkanaście z nich jest dobrze wam znanych, przynajmniej z nazwy, ale nie o tym. I chciałabym, żebyśmy Pomyśleli sobie o tworzeniu pamięci, czyli o uczeniu się. Jeśli są tu dzisiaj uczniowie, uczennice, studenci czy studentki albo osoby, które się w ogóle uczą. To są to, to takie ważne informacje. Co to znaczy, że ja się czegoś uczę, jakiejś nowej nowej wiedzy, zdobywam nowe informacje. Nie, 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 one nie, nie mają żadnej wymiernej wymiernego kształtu, nie można ich dotknąć. To są wzbudzenia, to są między innymi kiedy informacja jest nowa, to Uczenie się, pamiętanie, zapamiętywanie, tworzenie pamięci polega na tworzeniu nowych połączeń. Teraz zobaczmy, pójdźmy do tego schematu tu. Jeśli tutaj powinnam wziąć w sumie fioletowy kolor, czekajcie, wezmę. I teraz jeżeli tutaj ten poprzedni neuron by się połączył tutaj, wytworzyłby synaptyczne połączenie z tym kolejnym, to budujemy nowe połączenie. Dla nowej wiedzy budujemy nowe mosty, nowe połączenia. I jeśli nie powtarzamy informacji, to to nowe połączenie będzie zanikać z czasem. Czyli tylko i wyłącznie, tak najkrócej mówiąc, bo dzisiaj nie, nie o tym, na czym polega uczenie się, ale najkrócej mówiąc w tym wstępie, uczenie się nowych rzeczy polega na tworzeniu nowych połączeń między neuronami i jeśli nie powtarzamy, jeśli nie ma tego ciągłego przywoływania, stawiania w nowym kontekście tej, te, te, tej wiedzy. Powtarzania, ale uwaga z głowy, bez podglądania, bo to jest iluzja kompetencji. Jeżeli nie powtarzamy, to zanikają te połączenia. Natomiast kiedy powtarzamy, to zobaczcie, tutaj, kiedy już mamy wytworzoną, wezmę kolor może żółty dla odmiany, kiedy tutaj już powiedzmy, że to jest to połączenie, które kiedyś powstało dwa dni temu czy pięć dni temu uczułam się czegoś nowego, jakiegoś tam pojęcia i chcę teraz sobie je powtórzyć. Minął dzień, dwa chcę sobie powtórzyć to tutaj te połączenia wtedy są wzmacniane, kiedy Powtarzamy informacje, przywołujemy z pamięci długotrwałej do pamięci roboczej, to powtarzamy, powtarzając informacje wzmacniamy te połączenia między neuronami, na przykład poprzez e, e, większą łatwość wydzielania tych e, neuroprzekaźników, poprzez na przykład większą ilość wydzielania tego neuroprzekaźnika, tych cząsteczek chemicznych czyli albo uczenie się, na czym polega. Neuro, z perspektywy takiej neuronaukowej, budowy i funkcjonowania mózgu, uczenie się, zapamiętywanie polega na albo tworzeniu nowych połączeń, jeśli jeszcze takie nie istnieje, jeśli to jest nowa wiedza, albo na wzmacnianiu tych już istniejących poprzez powtarzanie. I słuchajcie, jakbym miała jednym zdaniem powiedzieć, co jest najważniejsze w uczeniu się, to powtarzanie. Nie ma innego sposobu na nauczanie się, czyli wytworzenie trwałych śladów pamięciowych, takich z których będziemy mogli korzystać bardzo szybko, sprawnie, przywoływać tą wiedzę. Just like that, to wyłącznie powtarzanie, powtarzanie, jeszcze raz powtarzanie. I od razu powiem: nie wystarczy powtórzyć raz, nie wystarczy powtórzyć dwa i nie wystarczy powtórzyć trzy razy. Tak, średnio pięć razy, słuchajcie. I to najlepiej w takich interwałach, i o tym powiemy sobie na kolejnym spotkaniu. O space repetition będę mówić, czyli co znaczą przerwy w uczeniu się, jak długie powinny być. To taki mały spoiler: coraz dłuższe, nie te interwały. Ale zostawię ten wątek, bo nie o tym dzisiaj. Jeszcze tylko słowem wstępu chcę przywołać kolegę hipokampa, który jest kluczową strukturą, jeśli chodzi o tworzenie pamięci. Jeśli mamy przywołać nazwę jednej struktury, która odpowiada za tworzenie pamięci, to będzie to hipokamp. I to jest taka, tutaj widać na tym modelu, taka kiełbaskowata, parówkowata struktura. Odkrywcą przypominała konika morskiego, stąd od greckich na, greckich słów hipokampus taka nazwa. Natomiast ten hipoka, hipokamp, czyli ta fioletowa, tutaj na tym Naszym przykro i widzimy od środka. Widzimy jedną z półkul od środka. Jak sobie e, takie je tutaj rozerwiemy te półkulę i zajrzymy od środka, to będziemy e, widzieć w każdej z nich dwa, e, dwie struktury, prawie wszystkie, tu mamy lustrzane odbicie, wszystkie struktury są podwójne. Hipokampy też są dwa. Mówimy o jednym hipokampie, natomiast w każdej półkuli jest jedna taka struktura, i hipokamp. W on ma jeszcze parę innych funkcji, ale z punktu widzenia uczenia się, efektywnego tworzenia pamięci, pełni takie trzy kluczowe funkcje. Odpowiada za to, czy coś zapamiętamy, czy się czegoś nauczymy. To jest pierwsza funkcja. Druga, czy skorzystamy z tej pamięci, którą już mamy, czy przywołamy te informacje. To hipokamp jest takim strażnikiem pamięci. On decyduje, czy coś idzie na magazyn pamięci długotrwałej, i czy coś. Przywołamy z tego magazynu, przyniesiemy, przyniesiemy, użyjemy i znowu potem wróci na magazyn w nocy, na magazyn pamięci długotrwałej. No i trzecia jego funkcja to hmm, sprzątanie. Jest w tym bardzo dobry w każdej wolnej chwili, jak przechodzimy w tryb rozproszony pracy naszego mózgu, czyli przystajemy się koncentrować, wchodzimy w taki tryb domyślny, czyli nie skupiamy się na niczym, i w nocy wtedy konsolidowana jest nasza pamięć, czyli porządkowana. Jeżeli sobie wyobrazimy tą pamięć długotrwałą jako magazyn, jako jakoś, nie wiem, Ikea, Castorama, Leroy Merlin z tymi alejkami, z tymi półkami, to, 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 to tam jest po prostu, szuka, hipokamp szuka coraz to lepszego miejsca dla, dla tej informacji, żeby połączyć ją z innymi, więc sprząta, dlatego czasem w pewnym momencie wpadamy na jaką myśl, eureka, no właśnie, to nie jest żadna eureka, to hipokam wykonał swoją pracę, stąd też powiedzenie przespać się z czymś, kiedy rozmawiamy i, i, i gdzieś tam mamy pracę twórczą, coś wymyślamy, warto się pójść i z tym przespać i to jeszcze nie jedną noc, a wiele, po to, żeby wyłączyć swój mózg z tego trybu skupiania się na, nie wiem, wymyślaniu jakiejś nazwy, bo tą, na, na tą nazwę w cudzysłowie mówiąc, sam e, e, wpadniesz, w, e, e, sama wpadniesz, nie wiem, dwa dni później, czy pięć dni później, czy rok później, nie? czy godzinę później. To da, czy, 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 tak jak jest z tytułem piosenki, której nie możemy sobie przypomnieć na zawołanie, wejdź w, tryk, w tryb DMN, czyli ten tryb domyślny, default e, e, mode network. I, i wtedy mózg, jak, się wy, jak wyłączasz się ze skupiania, on wtedy pracuje, hipokam, pracuje dwudziestokrotnie. Lepiej. Porządkuje, przynosi, łączy kropki. Dobra. To tyle. Słuchajcie słowem wstępu pytanie do państwa, moi drodzy, czy Robicie notatki. I teraz zapraszam na czat. Proszę się wyspowiadać, kto zamierza dzisiaj notować. E, cztery obszary, cztery tematy. Za chwilę za, zaczynamy z pierwszym, ale chcę najpierw. I pierwszy notatek zresztą dotyczy, będzie o pisaniu, e, więc takie małe pytanie na rozgrzewkę. Czy moi drodzy, robicie notatki? Kto będzie, kto zamierza notować, przyznać się, kto nie zamierzał, to jest ten moment, żeby wziąć coś, do pisania, to znaczy jakąś kartkę, jakiś zeszyt, zabrać tam dziecku z tornistra. Bez notatek nie ma nauki. Tak jest Sabina, zgadzam się z Tobą. Kto rysuje ręczne z rysunkami? Natalia, Natka, pozdrawiam Cię. Krzysztof nie zamierzał. Krzysztofie, to jest ten moment, żebyś wziął sobie teraz coś do notowania. Dlaczego no ta, no własne notowanie jest ważne i, i cóż z tego, że można sobie zrobić teraz za każdym razem, można, będzie nagranie. Co z tego, że screeny można sobie robić? Co z tego, że gdzieś tam wykładowca daje nam prezentację w PDF-ie. Pamiętajcie, że to, co ja dzisiaj będę wam prezentować, to, co prezentują wam wykładowcy na wykładach, ludzie na konferencjach, na szkoleniach, gdziekolwiek, gdzie się uczymy, to jest tych ludzi pomysł na te treści. To, co dzisiaj ja wam pokażę, to jest mój. Mój pomysł na te treści, i uwierzcie mi, że dla mnie jest co innego ważne niż dla każdego i każdej z Was. Notatki do tego samego spotkania. Jest nas tutaj, nie wiem, ile osób, kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt, to yy, yy, każdy z nas będzie miał tylu, ilu nas jest. Tyle będzie różnych notatek. Dlatego, że notowanie e, polega na pewnym przetwarzaniu tego, co słuchamy, i przepuszczamy przez siebie, taki filtr zakładamy, i to, co ląduje na tej kartce, to jest już przepuszczone przez to, czego potrzebujemy, z czym się nie zgadzamy, jakie mamy pytania, jakie mamy potrzeby nie? w zakresie tej wiedzy. Odnosimy się zawsze już do wiedzy, którą mamy, e, jakakolwiek by ona duża czy mała nie była. Więc bardzo zachęcam, po to tak mówiłam długo, żeby był czas na. Grabnięcie jakiegoś notesu Ryszarda dla ciebie w ogóle, tak? Dzisiaj nie, bo bo Dobra. Zobaczymy, Ryszardo, chętnie się dowiem na koniec, czy rzeczywiście to będzie powtórka dla Ciebie, czy dowiesz się dzisiaj czegoś nowego. Ja przekopałam się, słuchajcie, przez moje notatki z kilku ostatnich lat, kilku, może pięciu, tak próbuję sobie jakoś w czasie to zwizualizować. Gromadziłam informacje na temat efektywnego uczenia się i wpływu różnych czynników na to uczenie się, i dzisiaj podzielę się takimi najciekawszymi z mojej perspektywy wynikami badań. Wszystkie pochodzą z ostatniej dekady, a głównie z ostatnich kilku lat, czyli takie najnowsze, włącznie z rokiem 2024. Słuchajcie, startujemy. No to lecimy z ciekawostkami dotyczącymi pisania ręcznego w kontekście wiedzy neuronokowej, badań neuronaukowych. Pokażę, to będzie trochę zagadek, pokażę Wam wyniki badań. Wybrałam kilka, kilkanaście z każdego z czterech obszarów. Badanie z 2012 roku. Zaczynamy od najmłodszych, czyli Dzieciaki, które jeszcze nie umiały pisać i czytać, ich zadaniem było odwzorowanie liter i zaproponowano trzy metody nauki. Pierwsza grupa miała po śladzie pisać te, uczyć się pisania tych liter. Druga grupa przerysowywać na kartce ten znak, i trzecia grupa wprowadzała dany znak, daną literę, używając klawiatury komputera. Monitorowano pracę ich mózgu, to było EEG i Pytanie słuchajcie do Was, zapraszam na czat do dzielenia się. Będzie dużo pytań dzisiaj, to jest właściwie taki quizowy poniedziałek, to znaczy zanim pokażę, jakie były wyniki eksperymentów poszczególnych, to będę pytać nas, żebyśmy próbowali zgadnąć, a być może opierając się już o wiedzę, dać odpowiedź, która grupa mózgi, której grupy, te, te obszary mózgu, które odpowiadają za... Uczanie się, nie będę tu już wchodzić w szczegóły i nie chcę, żeby to był wykład wy, wykład naukowy, jeśli chodzi o nazwy. Nie są nam potrzebne, które, które mózgi, które, dzieci której grupy, <ścoughs> przepraszam, ze skrót myślowy, którego teraz, który teraz dostrzegłam w pytaniu, mózgi której grupy, mózgi dzieci, z której grupy były najaktywniejsze, i to zaczynam od najłatwiejszego, bo już widzę dobre odpowiedzi. Ktoś proponuje jedynkę. Czyli też łączenie kropek, dobra, ale w większości przeważają dwójki. To było dość łatwe, za chwilę będę bardziej komplikować. Tak, najszybciej, najaktywniejsze okazały się struktury mózgów dzieci, które były w grupie drugiej, czyli które musiały same przerysować ten, ten symbol. Kolejne badanie, 8 lat później. Tym razem studenci oraz dzieci dwunastoletnie, gra w pictionary, czyli prowadzący podawał słowa, las, rodzina, samochód i Mieliśmy e, trzy grupy. Grupa, która pisała piórem cyfrowym, czyli takim pensilem na tablecie, na, na, na ekranie. Druga grupa pisała na klawiaturze, i trzecia grupa, uwaga, e, tworzyła wizualizację tych słów, czyli rysowała te słowa. I znowu pytanie: mózgi której, znowu uproszczone bardzo mózgi dzieci w, z której grupy wykazały największą aktywność? Poprzeczkę podnoszę moi drodzy. Zaraz zobaczycie dlaczego. I co my teraz mamy? Jakie propozycje? Trujeczka widzę, dobra. Trujeczka, trujeczka. Niektórzy jedyneczkę dają. To dla tych państwa, z Państwa, którzy oglądają na YouTubie ten poniedziałek i nie widzicie czatu. Przeważają trujeczki z jakimś małym procentem dla jedynek. Nikt nie optuje za dwójką. Zgadza się. Dwójka odpada. Natomiast dla jedynki i trójki były to bardzo podobne poziomy aktywności. To wizualizowanie tych słów wywołuje bardzo podobną aktywność, poziom aktywności mózgu, jak pisanie piórem cyfrowym, z tym, że pisanie ręczne odwzorowywanie symbolu. Nie? Dobra, lecimy dalej. Kolejne badanie, też z tego roku, e, przepraszam, to jest ciąg dalszego badania. Jeszcze chciałam tylko do, dokomentować, właściwie, to pisanie ręczne i rysowanie, to wizualizowanie tej, tego słowa. Okazuje się, że obszary kory mózgowej, które odpowiedzialne są za te procesy, wykazują i zaobserwowano właśnie w tym badaniu to było badanie z wykorzystaniem EEG, wykazują taką synchronizację. Nasz mózg poczekajcie, pokażę Wam bo fale teta, nic nam nie powiedzą. Fale Teta, czekajcie, już się tutaj przeniosę, muszę wziąć pisak, żeby zaraz tu, czekajcie, czekajcie. Dobra. Tutaj fale alfa do fale delta. Alfa, Teta i delta to są fale, jeszcze do tego sobie wrócimy później. To są fale, które, częstotliwość fal mózgowych charakterystyczna dla snu. Teta to tutaj, w tym momencie, kiedy, kiedy nasza aktywność naszego mózgu schodzi na poziom 4,8 8 Hz, fale Inaczej powiem, aktywność neuronów, aktywność komórek nerwowych zaczyna, te wyładowania komórek nerwowych zaczynają się uwspólniać, to znaczy zaczynają w tym samym momencie się wzbudzać. To znaczy, to jest takie uwspólnianie, jak na. Jak na koncercie bijemy brawo na bis, to znaczy jeszcze nie ma bisu, bijemy brawo, a potem i to jest koniec koncertu, a potem sobie e, zdajemy sprawę, że chcemy bis, więc gdzieś tam coraz bardziej synchronizujemy my słuchacze widzowie coraz bardziej synchronizujemy to nasze oklaskiwanie nie? w taki typowo dla bi, typowy dla bisu rytm. Mniej więcej podobnie o taką synchronizację cofnę się teraz tutaj chodzi, fale aktywność naszego mózgu również ulega takiej synchronizacji, i a ta, a ta aktywność mózgów, kiedy jest na poziomie falteta, jest kluczowa dla zapisywania informacji. To wtedy Nasz mózg hipokamp, w czasie snu konsoliduje pamięć, tworzy pamięć, zapisuje, przenosi do pamięci długotrwałej. I w przypadku właśnie pisania ręcznego i w przypadku rysowania neurony wykazywały tą synchronizację, te, 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 te obszary mózgu, a w przypadku, uwaga, pisania na klawiaturze tej synchronizacji nie było. Dobra, wrócimy jeszcze sobie do tych częstotliwości fal mózgowych przy okazji snu. Na razie to, to, to zostawmy. Chciałam tylko tą częstotliwość teta tutaj trochę nam u, 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 po, pokazać. Wróćmy do eksperymentów dotyczących pisania ręcznego. Kolejne badanie, tym razem dorośli. Podzielono ich na trzy grupy. Żadna z osób w tych grupach nie znała języka arabskiego. Przyjęto trzy metody uczenia się. W pierwszej grupie pokazywano literę Literę po literze, to była nauka całego alfabetu. Pokazywano litery na ekranie, a uczestnicy mówili, czy to jest ta sama litera, której się uczyli przed chwilą na filmie czyli wyłącznie werbalny przekaz. Druga grupa, to grupa, gdzie uczestnicy na klawiaturze, i wy już możecie głosować, bo wiem, że czytamy szybciej niż mówimy, na klawiaturze i trzecia grupa przepisywała na papier. Która grupa, pytanie pierwsze, nauczyła się alfabetu arabskiego i rozumiem, że na to pytanie padają odpowiedzi, które wszystkie chyba dotyczą trójeczki, czyli przepisujący na papier. A teraz i to jest prawda, i tutaj się nie, już myślę, że my to wiemy. Natomiast pytanie drugie, która grupa osiągała. Po tym eksperymencie, kiedy nauczyli się języka arabskiego, alfabetu arabskiego, po tym eksperymencie nastąpiła, nastąpiła druga faza, mianowicie uczyli się nowych słów, znając już ten alfabet. Która grupa osiągała lepsze wyniki w uczeniu się w tej drugiej fazie eksperymentu? Dobra, to ja już od razu odpowiem, bo tu różne odpowiedzi nam padają. Jedynka tym razem nam wchodzi do gry. Również grupa trzecia, moi drodzy, i teraz sobie poprawiamy tą wiedzę. To znaczy tą informację z jedynki zamieniamy na trójkę. Przepisywania, pisanie ręczne wsparło również te procesy, to że pisali, uczyli się pisząc ręcznie, również potem ułatwiło im uczenie się w kolejnym etapie już po literach całych, całych słów. Dobra, lećmy do kolejnego badania, rok później, 21 rok, e, uczenie się języka obcego znowu, e, tym razem 400 osób, e, było tutaj trzy poziomowo odprowadzone badanie, zarówno e, e, behawioralne, e, badanie aktywności mózgu e, za pomocą EEG, 256 punktów, e, które bada i jeszcze badanie nastrojów. No i teraz dwa pytania, drugie będzie o nastrój, e, pierwsze pytanie będzie o aktywność mózgu, czyli pierwsi pisali na papierze teraz jest trudność, moi drodzy, teraz będzie trudniej. Drodzy pisali też ręcznie, ale na tablecie na ekranie yy, cyfrowym piórem i trzecia grupa pisała na klawiaturze. I pytanie brzmi: pytanie pierwsze jest Taka, ja zrobię tu jedyneczkę, w której grupie zaobserwowano znaczącą aktywność mózgu. I drugie pytanie, w której odnotowałem najwyższy Na razie odpowiadamy na pierwsze, bo mi czekajcie, bo mi tu młyka wszyscy piszą, mam nadzieję, że na pierwsze. Na razie pierwsze pytanie. Wszystkie odpowiedzi tu dla tych, którzy nie widzą czatu, powiem, że jedynka, a Wiesława Wiesiu, dziękuję Tobie. Jedyna, która wychyliłaś się i zdecydowała się wyjść poza wzór utarty już jeden i dwa. Ktoś jeszcze, zaje, Sabina też 1 i 2, Monika jest za dwójką. Czytam teraz wszystkie te, te wyjątki od reguły, którą stanowi jedynka. Większość naszych odpowiedzi to jest jedynka, a niektóre osoby mówią o jedynce i dwójce lub samej dwójce. Otóż tadao, moi drodzy, w grupie pierwszej i drugiej hmm, znaczącą aktywność mózgu zaobserwowano zarówno... U tej grupie, która pisała ręcznie na papierze, jak i ręcznie na tablecie wiesz, Dziękuję, ty pierwsza tutaj w tą stronę poszłaś. A co z nastrojem, moi drodzy? W której grupie odnotowano znacznie wyższy nastrój? Bo jeżeli na poziomie behawioralnym nie było różnic w żadnej z trzech grup, to od razu powiem, dlatego nawet o to nie pytam. Natomiast jak myślicie, co z badaniem nastroju? W której był najwyższy nastrój? znacznie wyższy od i pozostałych grup. Na tablecie to nie jest pisanie, pisze Krzysztof. Absolutnie, Krzysztofie, jest pisanie. Tylko ważne, czy na tablecie type robisz, typing, pisanie dotykając, czy na tablecie piszesz symbole. Jeżeli piszesz symbole, czyli piszesz ręcznie, używając pena, to absolutnie jest to pisanie. I to badanie jest, to jest mamy pierwszy raz badanie, które nam już tutaj odkrywa, że Pisanie ręczne na papierze od pisania piórem cyfrowym niczym się nie różni dla mózgu z punktu widzenia aktywności struktur odpowiedzialnych za te procesy. Zaraz jeszcze będziemy do tego iść sobie dalej. Jak tam z nastrojem? Czekajcie, zajrzę. Jedynka, jedynka, jedynka. Moi drodzy, otóż tak, jedynka. Tak, jedynka. Najwyższy nastrój, co ciekawe, wcale nie piórem cyfrowym, jednocześnie z papierem tylko papier. I naukowcy to jest dość nowe badanie, nie jest jeszcze przebadane dlaczego. Można tutaj dywagować, i w tym, w tym artykule też są dywagacje, natomiast jeszcze to wymaga zbadania. Nastrój najwyższy wyraźnie odnotowano w grupie, która pisała na papierze. No to jeszcze jeden przykład. Z tego roku słuchajcie badanie. Na studentach prowadzone i na ekranie. Było prezentowane słowo, a uczestnicy pisali je piórem cyfrowym i pisali je na klawiaturze. Oczywiście mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie jest już oczywista. W której grupie zaobserwowano łączność, najwyższą aktywność obszarów związanych z, 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 tym, z, tym, z, tą, z tym ruchem. Oczywiście, że jedynka, i myślę, że też. Chcę, chciałabym, żeby zostało nam w głowie pisanie. Jak Na razie, przynajmniej tyle co wiemy z badań. To jest też dość nowy, nowy wynalazek tablet i pisanie po tablecie. Być może za kilka lat będziemy mieć jeszcze inną wiedzę. Na dzień dzisiejszy badania sugerują, iż badanie pisanie piórem cyfrowym na tablecie o ile piszemy ręcznie, czyli tworzymy symbole, nie ma znaczenia, może być to działa tak samo jak papier, dlatego że nie chodzi o nośnik, nie chodzi o powierzchnię, a chodzi o tworzenie symboli. Klawiatura versus rysowanie samemu symbolu litery, zobaczcie, że za każdym razem ta litera e, wymaga innego wysiłku. Obserwowanie, łączność różnych rejonów mózgu. Słuchajcie, ktoś ma niewyciszony mikrofon. Bardzo bym poprosiła o sprawdzenie. <grych> Pozdrawiamy osobę, która, 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 która się odezwała. Ostatnie badanie, które chcę Wam pokazać, i tym sobie już zakończymy, bo chcę przejść do notatek ręcznych na zakończenie tego wątku dotyczącego pisania. W 2014 przeprowadzono takie badanie, też dotyczyło studentów, którzy oglądali wystąpienia TED-owe i robili notatki ręczne i robili na komputerze. Notatki byli biegli w notowaniu na komputerze, używali wszystkich y, palców. Hmm? Pytanie słuchajcie, która grupa zanotowała więcej, a która gru i która grupa zapamiętała więcej? Hmm? Bardzo Was proszę, żebyście dając odpowiedzi napisali napi A i B, dobra? Odpowiedź dla A, odpowiedź dla B. A 1 czy 2, B 1 czy 2. Która grupa zanotowała więcej a i która grupa zapamiętała więcej? Hmm. Ręczne notatki wysłuchując wystąpień. Te wystąpienia były odtwarzane, nie byli na żywo. I teraz już czytam, co, nam, co mówimy na czacie. Ci będzie dużo na czacie, także słuchajcie, palce w ruch. Już czytam, co my mamy. A1B1, A1B1, A2B1, A2B1. A1B1, zdania są podzielone. A1B2, A1B1, dobra? Różne mamy opcje. Otóż, kochani, która grupa zanotowała więcej? Zanotowała grupa druga. Już tu powiem, napiszę dwójeczkę. Która grupa zapamiętała więcej? Grupa pierwsza. Otóż, bo musimy sobie teraz powiedzieć bardzo jasno, czy też uświadomić sobie, na czym polega notowanie, na czym się różni notowanie na klawiaturze od notowania e, ręcznego. Zależy, jaki masz cel. Jeśli chcesz stenotypować, jeśli chcesz wykład, na którym jesteś, o, o, przy, na, napisać co do słowa, typu, to to wystąpienie całe zapisać, to weź klawiaturę, to nie uda ci się ręcznie zapisać, Stenotypować ręcznie jest bardzo, bardzo trudno. To już trzeba mieć bardzo wysoką biegłość. Na klawiaturze jest to absolutnie możliwe, wykonalne i właściwie, e, po, jeżeli używamy 10 palców, potrafimy pisać na klawiaturze. Mam na myśli klawisze przypisane do konkretnych e, e, palców. Jeżeli potrafimy to robić, to absolutnie jesteśmy w stanie stenotypować każdy, każde wystąpienie, to co odsłuchujemy. Natomiast to jest zanotowanie tego, co było i to z pamięcią, tworzeniem śladów pamięciowych nie ma nic wspólnego. Hmm? To jest notatka, zanotowanie treści, to jest tekst. Natomiast jeśli chcemy się uczyć, uczyć znaczy rozumieć. Nie ma uczenia się bez rozumienia, nie ma tworzenia światła pamięciowych bez rozumienia. Jeśli rozumiesz, to się uczysz. Więc jeżeli chcesz się nauczyć, chcesz zapamiętać więcej, jak w tym drugim pytaniu, to musisz notować ręcznie, dlatego że, i teraz właśnie w ten sposób, oczywiście, yy, teraz. Yy, Krzysztof pisze: Ja się od, odniosę, Krzysztof, do tego, co pisze, że niemożliwe, szybciej napiszę ręcznie, bez dwóch zdań. To jest. To dotyczy Twojego przypadku i osób wszystkich innych, które nie piszą biegle na klawiaturze. Wtedy piszesz ręcznie szybciej. Nie? Ale jeżeli umielibyśmy pisać na klawiaturze, to absolutnie szybciej piszemy na klawiaturze. Pytanie tylko o cel. Jak zawsze w edukacji chodzi o cel, zawsze trzeba sobie zadać pytanie: po co? co ja, czego ja potrzebuję? Nie? Jeżeli potrzebuję zapisać jak najwięcej z tego wykładu, bo nie ma podręcznika i wykładowca jest jedynym źródłem wiedzy, to tak. Pisz na komputerze, a dopiero potem w domu rób sobie notatki, podczas których będziesz przetwarzać. Natomiast jeśli, tak jak dzisiaj, dużo tej wiedzy nie jest nowej, nie ma sensu notować co do słowa tego, co ja mówię, prawda? Ale warto sobie zapisać ważne zdanie, coś podkreślić, zapisać sobie pytanie, jakie mam w głowie, kontrowersje, coś, co ja mówię, wzbudza. Albo któreś badanie ci specjalnie interesuje, sobie zapisz nazwisko i rok i odnajdź, nie? Jakby to notowanie wymaga myślenia, notowanie ręczne. Hmm? Kiedy notujesz, przetwarzasz, wyłuskujesz słowa kluczowe, odnajdujesz związki między nimi w pewnej jakiejś. Kompozycji, tą notatkę, ta notatka ma pewną strukturę, która jest jakimś odzerowaniem procesu myślowego, który zachodzi w naszych głowach. Rysujesz jakieś połączenia, co z czego wynika, co cofnąć, coś podkreślasz, bo jest ważne, bierzesz kolorowe długopisy, stawiasz wykrzykniki i tak dalej, i tak dalej. A mało tego, notujesz to, co najważniejsze. Nie stenotypujesz, tylko notujesz to, co ci wydaje ważne, od, odnosząc się do czegoś, co już wiesz, do jakiegoś doświadczenia, które masz, do wiedzy, którą. Masz. Zapraszam, słuchajcie, do, do komentowania na czacie wszystkich, bo widzę tu dużo komentarzy. Natomiast każdy, kto ma ochotę gdzieś pozderzać swoje myśli śmiało, to jest na to miejsce. Można mega szybko pisać, trochę bezmyślnie, bez analizy. No właśnie, Asiu, dziękuję za ten komentarz. Pytanie o cel. Po co robisz tą notatkę? Czy żeby zrozumieć? Wiecie, pisząc tak naprawdę nasze myśli, kiedy piszemy, pozwalamy tym naszym myślom. Się, czy też nie się, bo to się nie dzieje samo. My je porządkujemy, pisząc, coś porządkujemy, nie? jakby nadajemy temu pewien konstrukt. E, dobra, pisanie ręczne, podsumowując ten wątek. Pisanie ręczne dlatego, i e, czy to na tablecie, czy to na papierze, ale ręczne za pomocą symboli, tak? Obserwowanie symboli. Każda litera innego wysiłku wymaga, in skupienia, każda litera jest inna. E, uderzenie w klawiaturę jest takie samo dla każdej litery, a więcej wysiłku wymaga narysowanie symbolu, jakim jest każda litera czy cyfra. I teraz, e, dzięki temu, że musisz włożyć więcej wysiłku w pisanie ręczne, to dzięki temu wytwarzasz w mózgu ta litera, to słowo, ta myśl, koduje się w większej liczbie połączeń między neuronami. Czyli mówi się o większej reprezentacji w mózgu, to znaczy większy obszar. W większym obszarze zapisujesz tą informację. Czyli jak potem będziesz chcieć, chciała użyć, chciał użyć tej informacji, przywołać ją z pamięci długotrwałej, użyć jej y, tu i teraz do czegoś, to szybciej to zrobisz, łatwiej sobie przypomnisz, jeśli pisałaś ręcznie. Dlatego, że masz większą więcej neuronów, więcej połączeń między neuronami, reprezentuje tą informację. Nie? Łatwiej jest korzystać. Namawiajmy nasze dzieci. Osobiste i państwowe do pisania ręcznego. Słuchajcie, Wiktor pisze, piszemy wolniej, w tym samym przetwarzamy głębiej. Bardzo Ci dziękuję, Wiktorze, za to, co wnosisz. Aniu, pozdrawiam serdecznie, Anię Sowińską z planu Daltońskiego. Podkreśla się znaczenie nowej technologii. Pisanie ręczne traktuje się jak stratę czasu. Mhm. Właśnie, mówimy temu nie, to znaczy inaczej. Słuchajcie, we wszystkim trzeba zachować pewien balans, to znaczy. Uczmy nasze dzieci pisać ręcznie, to w ogóle poza wszelkim, to z, punktu, z, pers, z perspektywy neuronaukowej, budowy funkcjonowania mózgu w kontekście uczenia się, nie ma żadnych wątpliwości. Właściwie badań, ja pokazałam tutaj przykładowych kilkanaście badań, tych badań jest mnóstwo, je się prowadzi od kilkudziesięciu lat na temat efektywności pisania ręcznego versus zapamiętywanie, rozumienie. To, to jest ponad wszelką wątpliwość udowodnione. Natomiast to pisanie ręczne to jest jedno, natomiast świat dzisiaj, a propos nowych technologii funkcjonuje w taki sposób, że potrzebujemy umieć obsługiwać nowe technologie biegle. Więc warto naszym uczniom, tu pytanie jest, od którego wieku? Bo jakby to jest też od urządzeń trzeba młodych, małych i młodych ludzi trzymać daleko do pewnego momentu, do nie wiem, do nastoletniego wieku powinni być jak najdalej od ekranów i nowych technologii. Pokolenie Z to pokolenie stracone, słuchajcie, jak to jest pokolenie, pokolenie lęków. Mówi się, pierwsze badania się teraz pokazują już. Pokolenie Z jest, y, y, zaczyna wchodzić, weszło w dorosłość właśnie i dużo się i y, y, y mierzy się z problemami y, y, psychicznymi właśnie dlatego, że tak bardzo w tym y, kluczowym okresie dla swojego rozwoju, kiedy mieli kilka, kilkanaście lat. Używali ekranów. Tu nie chodzi o światło z ekranów, tylko o e, interakcje i bycie w świecie, na które nie byli jeszcze gotowi. E, I dopiero teraz zaczynamy się uczyć. Jest znakomita książka w przedsprzedaży na Amazonie. Mogę później znaleźć tytuł właśnie e, takiego amerykańskiego psychologa, który e, e, zbadał te przyczyny. I to jest, to jest bardzo smutna wiadomość o tym, jak źle w, te nowe technologie wpływają na. E, e, późniejsze życie młodych ludzi, nie? należałoby od pewnego wieku dopiero pozwolić sobie na dostęp do nowych technologii naszym dzieciom, natomiast nie można ich pozbawić nieumiejętności funkcjonowania w świecie, umiejętności funkcjonowania w świecie, gdzie pisanie klawiaturze jest niezbędne, także y, y, pisanie klawiaturze i pisanie ręczne, Mój, mój postulat jedno i drugie niekoniecznie równo w równym wieku, najpierw ręczne, a potem dołożyć jeszcze pisanie na klawiaturze w liceum, na przykład, czy też w szkole ponadpodstawowej. O, 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 ogólnie rzecz biorąc. Yy, naukowcy skłaniają się ku takiemu podsumowaniu. Pisanie ręczne to jest inny proces z perspektywy funkcjonowania mózgu niż pisanie na klawiaturze. To są dwa odrębne procesy. Hmm? No dobra. Yy, tak jest, o Japonii, dzięki Krzysztof. Podsumowując ten wątek, badania pokazują, słuchajcie, jeszcze bardzo ciekawa rzecz, badania pokazują, że nasi studenci, powiedzmy jakiś lepszy kolor, bo nie będzie widać tego niebieskiego, słuchajcie, nasi studenci, nasi uczniowie wierzą, mnóstwo badań o tym mówi, wierzą, że używanie laptopów, używanie tabletów do notowania, do notowania wpływa, przepraszam, wpływa korzystnie. Nawet jeśli przyznają, że ich to rozprasza, bo gdzieś tam jakieś powiadomienia, reklamy, gdzie zależy na jakich stronach to robią, w jakich programach, to i tak uważają, że zyski przewyższają koszty. Nie? Też trzeba mówić młodym ludziom, ok, rozumiem, że wybierasz pisanie na laptopie podczas mojego wykładu i masz do tego prawo, każdy ma prawo do samodecydowania, natomiast warto powiedzieć studentom, Uczniom szkół ponadpodstawowych, jeśli notują, na studiach mamy plagę, plagę, znaczy to, to nic złego. Notują na komputerach pytanie, czy, czy chcą zanotować każde słowo, wtedy laptop się przyda, czy chcą wynieść z tego wykładu zrozumienie treści. Nie? Wtedy lepiej, żeby robili notatki ręczne. Chyba, że notują na laptopie, a w domu robią notatki ręczne z tego, wtedy OK. Nie? Jakby to też pytanie, czy coś jeszcze się dzieje oprócz tego zanotowania, zanotowania na klawiaturze. Także warto uświadamiać młodych ludzi, jaka jest waga tego pisania ręcznego. Tutaj wylistowałam. Równe inne również badania, których nie cytowałam na temat korzyści potwierdzających y, pisanie ręczne, korzyści płynących z pisania ręcznego, y, y, badania, które potwierdzają te korzyści w wersus pisanie na klawiaturze i powtórzmy pisanie ręczne, czy to na tablecie piórem cyfrowym, czy to piórem tradycyjnym, długopisem ołówkiem nie ma znaczenia. Nie? Chodzi tutaj o to, że wtedy y, następuje, kiedy nie piszemy na klawiaturze, y, kora. Czuciowo ruchowa bierze udział, jest zaangażowana, więcej zmysłów, i wykonujemy wtedy drobne, bardziej precyzyjne ruchy dłoni. Więc E, 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 więc angażujemy więcej zmysłów. Im więcej zmysłów bierze udział, tym większa reprezentacja, tym więcej połączeń neuronalnych potem się będzie świecić, wzbudzać te impulsy elektrochemiczne e, po większej powierzchni przebiegają. Jeżeli do tego jeszcze dochodzi, e, jeżeli jeszcze do tego dochodzi ruch, emocje, bycie w relacjach, jakieś różne inne czynniki, to tym silniejszy będzie ten zapis, tym większa reprezentacja w mózgu dla tej informacji zostanie. E, 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 tam, ta, ta informacja zostawi większy ślad i będzie łatwiej po prostu to e, przywołać. Krzysiu pyta, co z nagrywaniem głosu i późniejszym odsłuchiwaniem, notatki głosowe. Pójdziemy za chwilę, przejdziemy. Przy czytaniu będę miała audiobooki, podcasty, za chwilę do tego wrócimy. Ewa pisze, że polisensoryka rządzi. Tak jest, polisensoryka rządzi i trzeba Ewie tu lajki na czacie dać. Mózg, słuchajcie, podczas pisania ręcznego, i teraz wrócę do tego jeszcze wątku, czemu nie na klawiaturze, żebyśmy dobrze to zapamiętali. Słuchajcie, my się trochę nudzimy. Ten nasz mózg trochę się nudzi, kiedy pisze ręcznie. Dlatego tego, że to już na, na czacie wybrzmiewało, jak piszemy ręcznie, piszemy wolniej niż na klawiaturze. Tapnięcie jedno w literkę S zajmuje mniej czasu, niż narysowanie, napisanie tej literki S. Więc ten mózg, kiedy myśli, że chce napisać literkę S, to kla, klawiaturowo pisze ją prawie tak szybko, jak myśli, a pisząc, ma czas, zanim ręka tą literkę S napisze. To jest pewna bezczynność, kiedy, która to mózgowi pozwala i tej bezczynności czasu jest mnóstwo, jak to sumujemy, pozwala na myślenie podczas pisania. Nie? Pisanie ręczne ma wielką moc, ponieważ pozwala na myślenie w trakcie robienia tego, na łączenie faktów, łączenie kropek, to rysowanie strzałek, podkreślanie. To jest proces myślowy, nie? rozumowanie, a rozumienie wspiera tworzenie śladów. Pamięciowych. Także słuchajcie, dajemy mózgowi czas się nudzić w czasie pisania. Nie tajpiemy, tylko piszemy ręcznie, żeby miał na to, żeby miał możliwość. Y Moi drodzy, mózg powstał ja o tym mówiłam już wielokrotnie, więc teraz nie będę zadawać pytania, tylko powiem od razu, że mózg mamy po to, nie żeby się uczyć, broń Boże, to jest y y Efekt uboczny. Yy, mózg mamy po to, żeby się ruszać. Zauważcie, że jak się rozejrzycie po świecie ożywionym, to ruszają się wyłącznie ci, którzy mają mózg. Kto nie ma mózgu, ten się nie rusza. Rośliny, nie, mózg w, 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 w rozumieniu takiej jednej struktury, centrum zarządzania. Yy, bo u roślin można do, doszukiwać się mózgu rozproszonego, ale nie o tym. Yy, natomiast mózg wyewolował po to, żeby poprzez ruch. Mózg mamy po to, żeby się ruszać i poprzez ten ruch wpływać na otaczający nas świat, wpływać na, reagować na emocje, których doświadczamy, takie przejściowe stany wywoływane przez otoczenie zewnętrzne, żebyśmy za pomocą ruchu mogli na te stany reagować. Tak? Jak masz złość, to fight or flight or freeze, albo właściwie i, i, i nie, nie tyle albo co, i po to, żeby się z innymi komunikować. My jesteśmy nasze y, homo sapiens, nasz gatunek to jest gatunek społeczny, żyjemy w stadach i relacje, bycie w grupie jest dla nas bardzo ważne. Nie na poziomie uświadomionym, na poziomie nieświadomym mamy mózgi społeczne. Czy chcemy, czy nie. I teraz... Mamy, musimy się z innymi dogadać, konkurować albo współpracować. W tej chwili już bardziej współpracujemy. Kiedyś bardziej konkurowaliśmy. Mówię teraz o jak się cofniemy 100 tysięcy lat do przodu i 200 tysięcy i 300 tysięcy. Mózg generalnie chodzi o to, żeby ogarniał relacje poprzez ruch. I, dla, I teraz, dlaczego o tym mówię? Ruch i komunikacja mają bardzo silny związek, jak widzicie. I teraz chcę powiedzieć o tym, że uczenie się jest silnie, tworzenie śladów pamięciowych jest silnie wspierane wtedy, kiedy towarzyszy temu ruch. Tu tak trochę zaczynając odpowiadaniem wiesi, która gdzieś tam na Facebooku zapytała o ten ruch i uczenie się. Dlatego, że ruch jest dla nas bardzo naturalnym stanem. My w XXI wieku przestaliśmy się ruszać. No już. Pewnie w poprzednim, e, prowadzimy siedzący tryb życia, natomiast nasz mózg jeszcze się nie przyzwyczaił, nie wyewoluował, jeszcze nie zaadoptował się do takiego nowego trybu życia. Nadal jest cały w gotowości, żeby ruszać się, tak jak ruszali się nasi przodkowie. I ta komunikacja właśnie jest zarządzana przez ruch. Uczenie się też mocno wspierane jest przez e, ruch, jeżeli możemy, zwłaszcza u młodszych dzieci, u, u młodszych ludzi, e, ten ruch tym jest silniejszy w. Procesach uczenia się. Słuchajcie, słuchajcie, z czytaniem badania. Pompeje, kto z Was czytał, to, to, to może się odnieść osobiście do tego eksperymentu. W 2013 roku było się badanie 21 osób, trwało 19 dni. Najpierw y, przez pierwszych 5 dni y, uczestnicy badania y, przechodzili post książkowy, czyli nic nie czytali. Przez kolejnych 9 dni czytali po 30 stron dziennie, wieczorem i y, na, na y, 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 potem znowu mieli 5 dni postu, czyli nie czytali i y, y, musieli rozwiązać quiz, rozwiązywali, przepraszam, quiz rozwiązywali y, każdego, dnia, y, każdego dnia następnego rano i to było badanie nie EEG tylko funkcjonalnym na pomocą funkcjonalnego rezonansu y, magnetycznego. I teraz słuchajcie Pytanie do Was. Zaobserwowano wzmożoną aktywność w lewym płacie skroniowym, w obszarze, który służy odpowiada za rozpoznawanie liter i również w części mózgu, która odpowiada za ruchy ciała, za zawiadywanie ruchami ciała. Pytanie, jak skończyli czytać, stan aktywności jak długo utrzymuje się po skończonej lekturze książki? Możecie na bazie własnych doświadczeń spróbować. Na czat teraz, słuchajcie, skaczemy. Ile dni jeszcze utrzymuje się wzbudzony stan aktywności tych struktur mózgowych, tutaj wymienionych, po skończeniu książki? Teraz możemy odnieść się co najwyżej, bo pewnie nie, nie znamy takich wyników badań. Ja, ja ich nie znałam, dopóki tego badań nie widziałam, więc trzeba z własnego doświadczenia. Zależy od treści, mówi Krzysztof. Dobra. Jak książka dobra i wciągająca, z fabułą, to ile? Taka, w którą się wciągnęliście. Ani ta daje tydzień. Mamy też propozycję jednego dnia. Mhm. Jak dobra trwa do dziś? No, nie sądzę. Nie chodzi o pamiętanie treści. Chodzi o taką rzeczywiście bycie jeszcze emocjami, wzmożoną aktywność. Taką empatię, empatię, jeśli chodzi o bohaterów, nie? gdzieś tam jest ci przykro albo się cieszysz, odczuwasz emocje również tych bohaterów. Ania, 5, 8, 1, 3 dni. Dobra, już uwalniam. Słuchajcie, do 5 dni, jak ten funkcjonalny rezonans magnetyczny, sprawdzano nim, do 5 dni po skończonej lekturze, jeszcze utrzymuje się stan aktywności naszego mózgu. I co jest w ogóle ciekawe, to jeszcze wymaga, jak powiedziała inna autorka, do dodatkowych badań, ale. Było bardzo ciekawe to, że w korze somatosensorycznej i w móżdżku zaobserwowano aktywację, dlatego że to jest obszar, który odpowiada za poruszanie ciałem i dlaczego przy czytaniu książki, gdzie jesteśmy raczej nieruchomo w miarę, dlaczego ten obszar jest aktywowany? Czy macie pomysł? Mnie też to zaskoczyło. Otóż słuchajcie, w ten sposób okazuje się, zobaczyliśmy, że my Emocjami naszymi, wchodzimy dosłownie w buty tych bohaterów. Na tyle wchodzimy w ich, ich ciała, że aż uruchamiają się struktury mózgu odpowiada odpowiadające za ruch. Wyobrażamy sobie ruch tych osób, to co się dzieje w tych książkach. Z reguły tam jest jakiś ruch, bohaterowie się ruszają i nasze struktury mózgu odpowiedzialne za ten ruch, zawedywanie tym ruchem, również y, się uaktywniają. Tu mój tato, teraz pozdrawiam mojego tatę serdecznie, u którego na pewno też się ta te kora somatosensoryczna i mózg uruchamiają, gdy ogląda mecz piłkarski, i to nawet widać. Nie wiem, czy wy też, czy ktoś was jest kibicem telewizyjnym, ale jak widzimy, jak widzicie, mecz. Ja, ja moje ciało się w ogóle nie porusza, kiedy oglądam jakiś mecz sportowy, lub w ogóle jakiś sport, a mój tato jakikolwiek sport nie ogląda, to zawsze jak narciarze, to się przechyla z tymi narciarzami. To jest dokładnie to, to samo. I czytając książki, też mamy coś takiego, z tym, że niekoniecznie musimy się poruszać fizycznie, ale to. Yy, yy, dokładnie, Agnieszka, przeczytam to, co napisałeś, bo chciałam właśnie to powiedzieć. Mózg nie wie, czy coś dzieje się naprawdę, czy tylko przeżywamy w wyobraźni. Dokładnie. Mózg nie odróżnia, tak samo jak nie odróżnia tego, co było kiedyś i teraz, dla niego przypomnienie, stąd też yy, yy, nie wiem. E, e, traumy e, tak, ta, 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 tak silnie działają. To, co kiedyś przeżywaliśmy, wspomnienia z kiedyś są tak samo silne teraz i odczuwamy dokładnie te same emocje, które przeżywaliśmy miesiąc temu czy rok temu, nie? bo to są, wzbudzają się te same obszary mózgu i mózg nie odróżnia że to, tego, że to już było, albo że to jest wymyślone, tak jak tutaj, że to jest książka. Nie? E, i także moc wizualizacji. Kochani, nie będę teraz w to wchodzić głębiej, ale za Wiktorem zaproszę nas do mocy wyobraźni, e, wi, wizualizacji. Bo to, chociażby sportowcy, ale to nie tylko sportowcy, jak się uczymy czegokolwiek, w szkole też trzeba jak najwięcej wizualizować. I to a propos w stronę ruchu, też znowu yy, Wiesia napisała: Wyobraźnia, yy, że wyobraźnia działa, no właśnie, podczas rehabilitacji wizualizacja. Dziękuję, Ewo. Dobra, moi drodzy, w ogóle język jako porozumiewanie się to jest, yy, ma jakieś 100 tysięcy lat, yy, natomiast pismo, pisanie i czytanie, co za tym idzie, jest bardzo nowym, stosunkowo nowym wynalazkiem. Między 4 a 5, tysięcy, między 5 a 6 tysięcy lat temu, czyli oszacujmy to na jakieś 4,5 tysiąca lat. Gdzieś tam pierwsze pismo ma, mamy dowody na to, to jest nasza wiedza na dzisiaj. I to, co jest jeszcze ciekawe, nie mamy jeszcze w mózgu obszaru, który odpowiadałby za czytanie. Mamy obszar, który odpowiada za rozpoznawanie liter, za. za, 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 za za widzenie, za, mamy obszary za, za mowę, mamy różne obszary odpowiedzialne za różne czynności. Nie mamy konkretnego obszaru w mózgu, który odpowiadałby za czytanie. To też jest dowód na to, że to jest bardzo nowy wynalazek. E, tak naprawdę czytanie, ta, ta aktywność wykorzystuje połączenia wykształcone dla e, mowy. Podczas czytania aktyw, aktywuje się tak zwany obszar nie ma ten obszar krótkiej nazwy tak zwany obszar e, wzrokowej formy słów to e, akronim od angielskich słów. Najpierw oko, Rejestruje litery i kora wzrokowa. Yy, 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 przekazuje do tego właśnie ośrodka, do tego obszaru yy, 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 te, 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 ten symbol, tłumaczy, porównując z tym, co już wiemy. Yy, to to się dzieje w, tutaj w części potylicznej z tyłu, potem kora, kora wzrokowa jest w części potylicznej naszego mózgu, czyli czy zupełnie na, 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 z tyłu. Potem i, i, idziemy do przodu w stronę kory przedczołowej, idziemy do przodu. Potem tutaj w korze skroniowo-ciemieniowej, skroniowo-ciemieniowej, gdzie są tłumaczone te Symbole, które przypominają nam e, litery, e, i na końcu do kory motorycznej, to w korze, tutaj w, w, w przedniej części e, e, jest kora motoryczna. E, I co jest ciekawe, również kora słuchowa e, jest Zaangażowana w czytanie. To, pod, mimo że czytamy w myślach, nie, nie, nie na głos. To też potwierdza tą hipotezę, że ta umiejętność czytania jest dość nowa i wspomaga język mówiony. Powstała na bazie wspomagania języka mówionego. Kto z Was czytał Oliwiera Saxa? Chociażby mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, lub kilkanaście innych książek, które napisał. Oliver, Sack, Oliver Sacks był, już nie żyje od kilku lat, angielskim, yy, angielskim jest angielskim, był angielskim neu neurologiem yy, i autorem wielu fantastycznych książek, które w popularno-naukowy sposób opisują, yy, opisują yy, przypadki, różne yy, neurologiczne przypadki. Yy, jeden yy, ta, z takich przypadków, yy, nie wiem, chociażby yy, 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 kanadyjski pisarz, który wychodzi pewnego dnia, to się w 2001 roku działo, który wychodzi przed swój dom, bierze gazetę jak codziennie i tą gazetę chce zanieść sobie do śniadania, żeby przeczytać i nagle okazuje się, że nie może przeczytać na główka tytułu, co to za gazeta. Nie, rozpoznaje, że są tam czcionki, nie potrafi tego przeczytać. Nie? W jednej chwili stracił umiejętność rozpoznawania liter, ale uwaga, zachował umiejętność ich pisania. To się nazywa tak zwana ślepota na słowa, a... Kiedy ta ślepota na słowa jest wrodzona, bo u tego, tego pisarza ona była wynikiem udaru, który za chwilę nastąpił. Natomiast ta ślepota na słowa, która jest wrodzona, to jest po prostu dysleksja. A zresztą pierwszy taki przypadek, jaki spotkał tego kanadyjskiego pisarza w 2001 roku, to jest jedna, jeden z, jeden z, jedna z historii z oko. The Minds, Eye, oko umysłu. Tak, taki jest tytuł polski. Pierwszy raz ten, 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 ta przypadłość, Aleksja to się nazywa, czyli nie umiesz rozpoznać tych liter, ale potrafisz je pisać. To 1887 rok. Pewien człowiek nagle stwierdził, że nie umie czytać tak, i, i co najwyżej potrafił porównywać. Litera A to jest daszyk, litera S to jest wąż. Nie potrafił, nie potrafił niestety nic przeczytać. To taka z ciekawostek polecam na marginesie a Czytanie słuchajcie, badania teraz z 2012 roku. Przelećmy sobie przez kilka ciekawych badań. Obserwacja w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, reakcji trzech grup na język mówiony i pisany. Badano tutaj analfabetów, osoby, które nauczyły się pisać czytać jako dorosłe, i osoby, które nabyły tę umiejętność w dzieciństwie. I się okazuje, że ta aktywność mózgowa następuje w Jednym z płatów skroniowych tutaj w płacie skroniowym to jest obszar, który reaguje na język mówiony, u osób, które umieją czytać i pisać. U analfabetów nie ma takiej aktywności. Nie? U, akty u analfabetów w ogóle nie aktywuje się kora e, słuchowa, nie w ogóle w dużo mniejszym stopniu aktywuje się kora słuchowa w porównaniu do osób e, czytających. Tak naprawdę można podsumować, że mm, mm, mózgi osób, które umieją czytać, mniej się męczą ponieważ analfabeci, osoby, które nie potrafią czytać. Podczas rozumienia złożonych zdań, muszą kiedy je słyszą, teraz abstrahując od pisania i czytania, muszą bardziej się wysilać, kiedy rozmawiają, nie? Analfabeci. Również brak umiejętności czytania i pisania sprawia im trudność większą w porozumiewaniu się werbalnym. To związane jest z, z aktywowaniem obszarów mózgu lub nie. Także warto się uczyć czytać i pisać. Pytanie, które mam teraz dla Was, znowu będzie parę zagadek, bo już widzę, że się. O, Anita siedzieli, że w jednej z moich klas jest uczeń z Aleksją. Mm -hmm. Dobra. Yy, polecamy, słuchajcie, Olivera Saksa, więcej takich przypadków do poczytania. Yy, funkcjonalny rezonans magnetyczny. Osoby badane wysłuchały podcastów oraz potem przeczytały te same treści, tylko je przeczytały. I pytanie: który ze sposobów jest bardziej efektywny w znaczeniu, że daje lepsze zrozumienie tego, co czytasz lub słuchasz? Podcasty czy yy, czytanie? Głosujemy. Jedynkę zrobię tak i dwójkę zrobię tak. Przepraszam, bo nie dałam numerków i teraz kropki nam tu nic nie wyjaśniają. E, czytanie, mówi Anita, dobra. Słuchanie czy czytanie? Czyli my teraz o audiobookach na chwilę, czyli czytanie książek w postaci słuchania. Pytanie, które sobie stawiamy na teraz, czy audiobooki e, i książki stymulują tak samo, nie? Dobra, wszyscy głosują na dwójkę. Czy ktoś głosuje na jedynkę? Nikt. Dwójka, zapewne dwa, ale u mnie jest jeden do jeden. Dobra, Krzysztof jest dzisiaj naszym wyjątkiem potwierdzającym regułę. Dobra, pewnie czytanie Sabina. Dla mnie słuchanie, mówi, pisze Natalia. Tak, słuchajcie, też osobniczo jesteśmy, to są różnice osobnicze i czasami, jak mówimy o czymś generalnie, to zawsze na jakieś wyjątki. Są ludzie z, nie wiem, z pamięcią fotograficzną, więc im, dla nich nie, niepotrzebne im zasady efektywnego uczenia się. Na przykład, nie? Czy część z nich. Dla Wiesi czytanie, ale to chyba jest różnie w przypadku innych osób. Tada! Uwaga! Odpowiedź pojawia się na ekranie. Audiobooki i książki i książki, przepraszam Was za literówkę, i książki stymulują tak samo. Tak mówią wyniki badań sprzed kilku lat. To zresztą nie są jedyne. Czyli kora mózgowa daje taką samą odpowiedź w przypadku słuchania, jak w przypadku czytania. Nie ma znaczenia, czy słowo jest pisane, czy mówione. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo też, słuchajcie, gdybym miała strzelać, to absolutnie bym poszła w czytanie. Także a propos audiobooków, dobra wiadomość jest taka, że te, te, tak samo aktywują się obszary. Jak w, jak w przypadku czytania? Pytania, słuchajcie, dwie kolejne zagadki. Badanie jest 220. 1240 dzieciaków przebadano, lat 8 i 9, Przez, zrobiono dwa lata przerwy, to znaczy śledzono ich postępy, ich, ich aktywność właściwie rodzice dostarczali informacji o tym, ile czasu dzieci spędzają w, przed telewizorami i grając w gry? To akurat te dwa czynniki brały pod uwagę, brano pod uwagę i pytanie: telewizja. Powyżej ilu godzin dziennie u takich maluchów 8-9, a potem było to. 10-12, 8-9, 10, to 10-11 po dwóch latach, nie? Przez dwa lata śledzono postępy powyżej. Ile godzin dziennie? To jest pierwsze pytanie. Tutaj robimy jedyneczkę, a tu dwójeczkę, czy też zrobimy A i B, słuchajcie, żeby było łatwiej. Ile godzin dziennie sprawia, że ma potem taki młody człowiek mniejsze umiejętności związane z czytaniem i rozumieniem tego, co czyta, Naukowcy oszacowali, że to jest około 4 miesiące opóźnienia w stosunku do rówieśników, którzy spędzali mniej tych godzin. No i gry powyżej ilu godzin dziennie mają słabsze wyniki w takich rachunkowych akcjach. Dobra, mamy propozycje następujące. A2, czyli powyżej dwóch godzin proponuje Anita. Krzysiu, powyżej czterech godzin i powyżej dwóch gry. Dobra, powyżej czterech telewizor. Sabina, jeden dobra. Yy... Zaraz zobaczę, co Sabina pisze. Obserwuję, że na moich lekcjach fizyki podczas rozwiązywania zdań obliczeniowych dużo lepiej funkcjonują, radzą sobie uczniowie z klasy humanistycznej, a. Yy... A zniknęło mi, dobra. A równolatki z klasy rozszerzoną matematyką szybciej się męczą, poddają. Humaniści są lepsi, bo czytają. Dziękuję za uświadomienie mi tego. Wszyscy powinniśmy czytać, niezależnie od e, profilu uczelni i e, klasy. Dobra, e, w takim razie e, z, popatrzmy, ile godzin. Zatrważające będą oczywiście wyniki. Powyżej dwóch godzin dziennie e, telewizji już obniża e, umiejętności e, związane z czytaniem, czytaniem ze zrozumieniem, a granie w gry powyżej godziny dziennie. U dzieci w tym wieku pokazało, że są słabsze w rachowaniu. Dzisiaj pewnie już niewiele młodych ludzi nie ogląda, ogląda mniej i, i gra mniej. No, w takich czasach żyjemy. Święte słowa, zauważam to samo u studentów. Dzięki Krzysiu. Tak, tak. No to jeszcze jedno, słuchajcie, badanie. Wciągająca książka, teraz będzie o stresie. Książki i stres. Wciągająca książka po kilku minutach czytania może obniżyć poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu, i zredukować go, ten stres. O ile procent, nawet o ile procent, jak dowodzą badania, strzelamy. Oczywiście ten poziom stresu jest na skutek obniżenia ciśnienia krwi i tętna. Strzelajcie, o ile, ile procent. Dobra książka, o ile procent może zredukować. Mamy 80, to da od Anity. Kto da więcej, kto da mniej. Krzysiu 50. Trochę strzelamy, ale chcemy się aktywizować, nie? Tak naprawdę ja celowo dużo pytań zadaję, żeby było angażująco. Małgosiu, o Małgosiu, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Małgosia daje 60, Wiesia daje 20, ale mamy duże roz, roz Jak to się mówi, rozrzutność nie. Dobra, rozrzut może być. Natalia nawet 100% daje. Okej, okay. Basiu, też Ciebie pozdrawiam serdecznie, widzę na czacie jeszcze Basie. Moi drodzy, 70, jak mówią badania. Yy, oczywiście nawet 70 to tak do 70, czyli kolejny z, kolejna, jak budzicie się w nocy, jedne z badań, ja tu ich nie mam, jedne z badań mówiły o tym. Że bardzo często w nocy się wybudzamy i, i, i czujemy lęk i niepokój, zwłaszcza nad ranem, w tej drugiej części snu. Gdzieś tam trzecia, czwarta budzisz się i, i, i się boisz, gdzieś tam jakiś problem do ciebie wrócił, czy też mózg cię wybudził, bo masz problem, bo sobie z czymś nie radzisz. To dość częsta sytuacja, i nie rzuci kamieniem, kto, kto, kto nie, kogo nie wybudzał stres. Z jakiegoś powodu, to w tych badaniach, w których czytałam właśnie o tym, było powiedziane, że jednym z najlepszych sposobów, jeżeli kilka minut jakiejś medytacji, jakiegoś próby zaśnięcia nie, 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 nie pozwala na to zaśnięcie, to Ciemne światło i książka, która pozwoli te myśli skierować na zupełnie inne tory i przestać się bać. Także słuchajcie, kogo jakiś stres o czwartej nad ranem wybudza i przez kilkanaście minut nie możecie zasnąć jednak z powrotem, to książeczka i powinna zredukować poziom stresu. Powiem to moim uczniom, bo czytają właśnie dziady. Wiktor, pozdrawiamy Twoich uczniów. Ok, papier versus ekran, moi drodzy. Mieliśmy już książki. Czytane i mówione. Wcześniej mieliśmy pisanie na ekranie versus pisanie na papierze. No to teraz czytanie z papieru i czytanie z ekranu weźmy na warsztat. Pytanie, które stawiam, jaki jest związek między czytaniem w różnej formie a rozumieniem treści. Przeprowadzono badania, w zeszłym roku okazały się wyniki tych badań, a to była taka metaanaliza, przepraszam, za, zrobię tu myślnik, to powinno być jedno słowo, wybaczcie błąd. Badania z 20 lat przebadano tymi badaniami objętymi bo łącznie prawie pół miliona osób i jakie wnioski? Uczeń szkoły podstawowej na początek, tu SP, taki zrobimy sobie akronim, uczący się z papierowego nośnika ile razy więcej rozumie. A jak to wygląda dla uczniów, nazwijmy to zrobię LO, szkół średnich i studentów. Tu mamy SP bo od razu powiem, taki właściwie spoiler zrobiłam. Więc, tak, uczenie się z papierowego jest lepsze, natomiast ile razy lepsze od nośnika ekranowego? I to jest przeciekawe, dla mnie było przeciekawe, powiem Wam, i jestem ciekawa też, czy Was zaskoczy odpowiedź. Ile razy yy, naukowcy to policzyli, nie będę wnikać jak, jako odpowiedź na poprzednie pytanie. Na poprzednie pytanie o stresie, 70% stresu. Mhm. Dobra, z ekranu, dzięki Krzysiu, zależy jakiego, czytniki książek są czym innym niż tablety. Yy, yy, chodzi teraz o uczenie się, jak uczeń się uczy, nie wiem, używając komputera, nie Kindla. Nie czyta książkę, tylko uczymy się, czyli mamy jakieś notatki, prezentacje od wykładowcy, jakąś kartę pracy na komputerze do robienia, czyli używamy komputera, ekranu komputera, tabletu, ale w sensie tabletu nie graficznego, tylko nie chodzi o Kindla, tak? nie chodzi o tablet do czytania, tylko teraz chodzi nam o uczenie się. Mhm, dobra. I bardzo proszę, osoba, która tu pytała o stres. Otóż, moi drodzy, uczeń szkoły podstawowej, tu na pod, bo, to, bo jest duża różnica. Młodziak rozumie, to jest. Mnie to zaskoczyło i jeszcze nie wiem nadal, co z tym zrobić, bo to jest bardzo dużo. Młody człowiek uczący się z papierowego nośnika versus komputer rozumie od 6 do 8 razy więcej. Natomiast nie ma to znaczenia, a właściwie nawet może mieć lepsze znaczenie, dla uczniów i szkół ponadpodstawowych i studentów. Ten nie, 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 ma, nie ma to znaczenia. Krzysztof obstawiał, dobra, że trzy razy obstawiał. Ja, ja też jestem zaskoczona. Powiem wam, że jestem zaskoczona. Czwartoklasiści dostali laptopy. Sabina, no właśnie. Słuchajcie, w Norwegii na przykład wszystkie dzieci, to jedna z, tutaj bardzo często cytuję, cytuję tą badaczkę van der Meijer, badaczkę norweską, która opowiada o tym, jak w Norwegii w ogóle wszystkie dzieci, kiedy przychodzą do szkoły, właściwie są w tym górnym przedszkolu, idą do szkoły, to wszystkie dostają tablety, są to głównie iPady. Nie, nie tylko ale iPady albo laptopy, I, i słuchajcie, i teraz Norwegia się zastanawia nad tym, nie? Czy, czy to jest dobry, dobry kierunek. To tak od wielu, wielu lat, taka reforma, nie? dawno temu, właśnie, żeby dzieci były technologicznie niewykluczone, cyfrowo, technologicznie zaawansowane, ale się okazuje, że to nie w tym wieku, słuchajcie, to jeszcze nie w tym wieku, nie? Także wydaje mi się, że też warto pomyśleć o tym. Wiesia pisze, że dygający ekran utrudnia koncentrację, jest kosztowny tak, czytanie papierek jest łatwiejsze dla mózgu. Dziękuję. Zwłaszcza, że już zdążyliśmy do tego przyzwyczaić, a te ekrany dzisiaj jeszcze trzeba umieć czytać z ekranu, trzeba mieć czytnik, żadnych rozpraszaczy na tym ekranie, nie? Czytnik do nie czytać z tabletu zwykłego, tylko kupić sobie kindla, który jest... Dlaczego jakikolwiek inną firmę, e, niekoniecznie ta, e, przystosowany na tą odpowiednią ciemność tego ekranu. Jakby tu też trzeba wtedy, jeżeli mamy czytać z ekranu, to to musi być wyłącznie do czytania. To nie może być laptop, słuchajcie, czy tablet, do, który jest do wszystkiego. Jak kupujemy córce czy e, synowi laptop, ty z niego i czytaj, i, i na nim graj w gry, i na nim szukaj informacji, to to nie jest dobry pomysł. Do czytania wtedy powinien. Jeżeli już chcemy e, jakiś nośnik cyfrowy, to ekran, który jest przystosowany o tym, co pisze e, Wiesia właśnie. Nie, trzeba pamiętać. Małgosia pisze, moje dziecko, jak czyta, to jednocześnie wącha książkę. o to tak jak ja i Małgosia chyba ty też. A palcami ciągle przysyła pozostałe strony, dotykając papieru, więc tak sobie myślę, że to wielozmysłowe doświadczenie pomaga jej w przyswajaniu treści. Słuchajcie, to jest zapach książki, to jest dotyk, który ma książka, to jest ciężar, y, y, różny mają różne książki. To wieloma zmysłami y, wiążemy się z tą y, książką, a co za tym idzie, z tą treścią, więc ma to duże y, znaczenie. Mhm. Dobra, o, czekajcie, czekajcie, bo jeszcze tu ostatnia rzecz, ostatnie już o dotyczące czytania. Papier, ekran, ważne co czytamy. Jest tak zwany efekt niższości ekranu, czyli z tego samego tekstu czytanego w formie drukowanej i cyfrowej, mniej zrozumiemy w cyfrowej, ale tu jest ważne, ale to są badania z tego roku. To zależy, co czytamy, bo jeżeli chcemy czytać książkę beletrystyczną, a podręcznik i z niego się uczyć, to, to, to ma y, znaczenie. Nie? Jakby ta, ta, pamiętajmy, że też y, y, musimy, y, musimy zwrócić uwagę na to, jaki jest cel danej aktywności. Dobra, kochani, lecimy się poruszać trochę. Szybciutko o ruchu y, aktywności fizycznej. Najpierw jeden slajd teorii, to znaczy, co z tym ruchem, czyli po co on jest? Bardzo króciutko, postarałam się to zrobić, niezbyt ładny jest ten slajd, wiem, ale y, dużo treści i nie miałam czasu go już uładnić. W skrócie, mózg potrzebuje energii, potrzebuje mnóstwo energii, po to, żeby móc pracować. Tą energię czerpie z cukru prostego, jakim jest glukoza, a ta glukoza, ten cukier wchłaniany jest w wielicie cienkim. No i potem z glukoza z tego jelita cienkiego idzie do każdej komórki naszego ciała, także do komórki, do neuronów, do komórek w mózgu. No i teraz skupmy się na tym mózgu. Tam w mózgu ta glukoza jest pochłaniana, jej cząsteczki, właściwie pochłaniana to jest mało powiedziane, ona jest pożerana, dosłownie pożerana. Cząsteczki są tak gwałtownie rozszarpywane, że to, to, tam, słuchajcie, dzieją się dantejskie sceny: po prostu atomy się odrywają od siebie, atomy tej glukozy, tego cukru, i powstaje mnóstwo przy okazji toksycznych odpadów. Czyli jest energia, ale też, jest, też powstają toksyczne odpady. Tak zwane wolne rodniki. I teraz te wolne rodniki, te śmieci, toksyny, potrzebujemy z ciała, z mózgu usunąć. Żeby to zrobić, trzeba je przede wszystkim zabezpieczyć, żeby nie chodziły sobie po naszym organizmie w takim stanie, który jest wysokotoksyczny. Więc łączą się z tlenem, i tu, tu na scenę wkracza ruch, aktywność fizyczna. Potrzebujemy tlenu, żeby je usunąć. Tlen je łączy, je wiąże i te, te wolne rodniki z tym tlenem z, z, łącząc się, dają dwutlenek węgla, który to wydychamy, tak? Wędruje do płuc i y, y, wydychamy z powietrzem. To tak w skrócie, gdzie ten ruch tu umiejscowić i po co nam świeże powietrze i dużo powietrza. Mózg generalnie potrzebuje mnóstwo energii, bo. Produkuje mnóstwo toksycznych odpadów. A ruch jest podstawowym naszym sposobem, człowieczym sposobem na zwiększenie przepustowości krwi, czyli szybszy przepływ, żeby szybciej usunąć te wolne rodniki. I dwie funkcje są ważne ćwiczeń fizycznych z punktu widzenia uczenia się, bo ten, ta perspektywa nas interesuje. Numer jeden. Tutaj widzimy hipokamp, moi drodzy. Tu o, 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 o. Tutaj jest hipokamp, to jest ta kiełbaska, ten konik morski. A to, co na zielono, czekajcie, wezmę. O. To, co widzicie tu na zielono. Ten mały, trochę z drugiej strony byłoby trochę lepiej widoczny. To jest taki fragment hipokampa, który się nazywa zakręt zębaty hipokampa. I ten zakręt zębaty hipokampa, on jest kluczową strukturą w procesie tworzenia e, pamięci. Hipokamp, jako całość, mówimy w skrócie, ale to ta zielona tutaj, ona nie jest zielona, zielona jest tylko na tej grafice. Ten fragment hipokampa zwłaszcza jest kluczowy, więc. Ćwiczenia fizyczne zwiększają objętość krwi właśnie w zakręcie zębatym hipokampa. Warto się ruszać po to, żeby po prostu lepiej się uczyć. Dosłownie to bezpośrednio ma wpływ, czyli z, 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 po, poprawiamy ukrwienie zakrętu zębatego hipokampa. I drugi, Druga funkcja z punktu widzenia e, e, tworzenia pamięci. Dzięki ćwiczeniom fizycznym powstaje, produkowana produkowane jest wie, większa ilość takiego czynnika wzrostu. Nazywa się BDNF, zaraz o nim powiem jeszcze dwa słowa. W skrócie to jest akronim od angielskich słów. To jest taki najistotniejszy czynnik wzrostu, który e, sprawia, że neurony e, są uzdrawiane, tworzą się nowe połączenia. Między neuronami, czyli przypominam, nowe połączenia to jest uczenie się, nie? nowej wiedzy i pomaga też w tworzeniu się, neuro, powstawaniu, powstawaniu neuronów, zwłaszcza w hipokampie, czyli strukturze odpowiedzialnej za uczenie się. Ten BDNF, czyli yy, yy, neurotroficzny, yy, neurotroficzny, czynnik pochodzenia mózgowego tak się po polsku nazywa ćwiczenia fizyczne silnie stymulują wydzielanie tego czynnika w naszym mózgu bardzo ważna funkcja oprócz ukrwienia to jeszcze wydzielanie BDNF który uzdrawia neurony pomaga w tworzeniu nowych i w ich funkcjonowaniu różne badania są na ten temat ja tu nie chcę za wiele prezentować żeby nas nie zarzucić ale na przykład a propos tego czynnika BDNF testy które były Prowadzone z rozpoznawania twarzy, nazwisk, to połowa uczestników w tym, w tym eksperymencie pedałowała na treningowym rowerze przez pół godziny i zaraz potem sprawdzano, u której grupy trenującej czy nie podwyższa się poziom tego, tego czynnika. U tej grupy trenującej. Takie badanie, gdzie dzieci pływały przez trzy minuty przed pływaniem. Za, miały zapamiętać kolory, potem trzy minuty pływały i po tym pływaniu y, i grupa kontrolna niepływająca, właściwie były jeszcze dwie grupy kontrolne. Jedna rysowała, a druga rysowała, a trzecia robiła jakieś ćwiczenia y, y, crossfit, uprawiała, to też u tych grup, które y, uprawiają sport, wzrasta poziom czynnika. BDNF. 10 minut biegania, słuchajcie, w umiarkowanym tempie. To jest jeden z wniosków z kolejnego badania, gdzie uczestnicy po 10 minutach biegu. Szybciej i ci, którzy biegali, szybciej i trafniej identyfikowali kolory. Taki test strupa, czyli taki test, gdzie bardzo duża liczba pytań jest pokazywana, masz pół sekundy na odpowiedź, musisz szybko dawać odpowiedzi. Mierzy się trafność tych odpowiedzi i czas reakcji. Ćwiczenia poprawiają generalnie krążenie w korze. Tutaj, przedczołowej, zwiększają objętość krwi w zakręcie zębatym hipokampa. Nie? Kolejne badanie z University College w Londynie z UCL, też metaanalizy, na prawie pół milionie osób przeprowadzone. Podsumowując, ruch zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o 31%, ryzyko zgonu o 32%. Generalnie ruch to zdrowie i życie. Yy, tak, dziękuję Wiesiu za podzielenie się na czacie. Yy, spacer. Słuchajcie, spacer, tak samo, yy, jeżeli lubicie spacerować, regularne spacery zmniejszają ryzyko rozwoju, rozwoju artretyzmu, Parkinsonizmu, demencji. A mało tego, spacery z kimś zmniejszają poczucia osamotnienia, o czym coraz więcej badań mówi, bo to jeden z naszych wyzwań naszych czasów, osamotnienie. I jeszcze a propos spacerów, to przy okazji dotarłam do badań na temat adopcji zwierzaka, który to również redukuje ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badano właścicieli 784 właścicieli zwierząt versus prawie 1000 osób, które nie mają zwierząt. Badano tam poziom ciśnienia krwi, cholesterol, trójglicerydów. No i oczywiście Słuchajcie, właściciele zwierząt mają niższe skurczowe ciśnienie, średnio niższe skurczowe i, i ciśnienie krwi i niższy poziom e, trójglicerydów. A spacery to za rękę, tak jest. E, słuchajcie, to jest dużo badań się prowadzi. To, co jest ciekawe a propos osób starszych, aktywność fizyczna wpływa w ogóle, e, grubość kory mózgowej e, e, zwiększa, szczególnie hipokampa, a to daje lepszą ochronę przeciwko. Neurodegeneracji i co ciekawe, u osób powyżej 70 roku życia zanotowano największy nagły wzrost przy wdrożeniu ćwiczeń fizycznych. Takie małe zmiany. Weź schody zamiast windy, nie? weź, zrób sobie spacer. Także zachęcam. Nasza kora potrzebuje podwyższonego, wzmożonego przepływu krwi, żeby lepiej oczyszczać też ten mózg z tych toksycznych odpadów. Nie? Ruch stymuluje większy przepływ, właśnie, a ten tlen jest nam potrzebny do produkcji energii w mitochondriach ta energia jest produkowana w postaci ATP. Jeżeli brak, to, to, to te mitochondria zanikają, jeżeli jest za mało tlenu. Jeżeli tlenu jest wystarczająco, to jest coraz ich więcej. Więc naprawdę wpływamy spacerami, ćwiczeniami fizycznymi na jakość naszego mózgu, co też przykłada się oczywiście na umiejętność, na, na możliwości zapamiętywania. Jeszcze jedno ciekawe badanie. Różne tryby aktywności miały osoby. Po jednej minucie Prac, jedną minutę ruchu y, po 30 minutach siedzenia, jedna minuta ruchu po godzinie siedzenia, 5 minut ruchu y, po 30 minutach siedzenia i 5 minut ruchu po 60 minutach siedzenia oraz brak ruchu w ogóle. I jaki wniosek z takich? Y, y, najlepszy, słuchajcie, najlepszy tutaj, y, mam gdzieś rysunek, mam. Najlepiej wypadło 5 minut po 30 minutach siedzenia. Pięć, czyli teraz uwaga, jak pracujemy nad czymś w domu, jak pół godzinki posiedzisz, wstań na 5 minut, poruszaj się. To nie musi być żaden wysiłek wielki fizyczny, po prostu się poruszaj. Nie? Obniżył się i poziom cukru, i obniżyło się ciśnienie. We wszystkich tych grupach, to ta, ta najwięcej znotowała, ale we wszystkich tych grupach obniżyły się poziom cukru i poziom ciśnienia. Te badania są kontynuowane, kolejne interwały są mierzone, bo bardzo ciekawe były te wyniki. Słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, sprzątanie. Odwiedziny znajomych. Jak to się ma do, do, do wystąpienia demencji? Słuchajcie, przebadano pół miliona osób w Wielkiej Brytanii. Średnia wieku 56 lat, z 11 lat wzięto te badania. Wiecie, co obniża ryzyko wystąpienia demencji? Ćwiczenia. O ile procent? Jesteście ciekawi? To obowiązki domowe. To było dla mnie najciekawsze. O. I wizyty towarzyskie jeszcze. O ile? Nie? Otóż, słuchajcie, o 35% ćwiczenia, warto y, od, poodkurzać czasem w domu. O 21% obowiązki domowe obniżają takie ryzyko wystąpienia demencji, a wizyty towarzyskie odwiedzanie się o 15%. E, podsumowując aktywność fizyczną. Dzięki tej aktywności fizycznej, tak zbierając to wszystko, o czym mówiliśmy. Przepływ tlenu do mózgu się zwiększa, zwiększa się liczba neuroprzekaźników, które wspierają koncentrację uwagi, skupienie, możliwość zapamiętywania, uczenia się, tworzenia pamięci, zarządzanie stresem, z tym też to ma związek, ilość czynnika wzrostu BDNF. Poziom noradrenaliny i serotoniny się zwiększa i zwiększa się przepływ krwi w mózgu, nie? która to zwłaszcza w zakręcie zębatym hipokampa. No właśnie, słuchajcie, warto się ruszać. I możliwość to, to jeszcze ostatnia, czwarta część a propos snu. Tutaj, ten koncert, o którym mówiłam wcześniej, o tej synchronizacji. Kiedy zasypiamy, generalnie spada temperatura naszego ciała. Ciało przestaje się ruszać, mózg zmienia tryb pracy, przechodzi w, w, przez różne fazy. To jest związane z częstotliwością fal mózgowych. Przestajemy rejestrować bodźce, a fale mózgowe w pewnym momencie zaczynają się uwspólniać nie? i wchodzimy w, w stan snu. Snen jest tutaj w tych trzech, od stanu alfa do stanu delta, a potem jeszcze. Faza REM. Właściwie powinnam była to narysować. Tu napiszmy. Mhm. Dobra, na co dzień funkcjonujemy tutaj w tych dwóch stanach. Tutaj taki stan, e, stan, e, 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 stan alfa, też jak przymkniemy oczy, to osiągamy, taka lekka medytacja. E, stan beta to ten stan normalnej takiej aktywności. Stan gamma to taki stan wysokiego skupienia, e, bardzo silnego, właściwie nie tyle skupienia, co bardzo silnego wzbudzenia takiej burzy, jak robimy sobie burzu mózgów, mocne pobudzenie. E, co ważne w czasie snu. Dwa procesy z punktu widzenia uczenia się, tworzenia pamięci zachodzą. Kanalizacja to pierwszy punkt. Słuchajcie, odkryta bardzo niedawno, w 2012 roku, odkryto, że mózg ma kanalizację własną i się oczyszcza. Mózg ma własny układ limfatyczny, który Został nazwany układem glimfatycznym, taki, taki układ kanalizacyjny, oczyszczający. I ten układ glimfatyczny właśnie odpowiada za transport takich niepotrzebnych substancji z mózgu. Te komórki glejowe... Otaczające neurony, one się obkurczają i robi się przestrzeń, żeby mógł, jak w zmywarce, przepłynąć, żeby, żeby, żeby mogły zostać zabrane pod ciśnieniem. Ten płyn przepływa, obmywa właściwie komórki nerwowe i zabiera te toksyczne substancje jakieś tam resztki przemiany materii jakieś białka, komórki układu odpornościowego. I to jest pierwsza ważna rola snu w kontekście tworzenia pamięci, ponieważ kiedy wstajemy, musimy mieć czystą głowę, to znaczy nie możemy mieć zakłóceń. Ale druga, druga rola to oczywiście konsolidowanie pamięci, pod warunkiem, że wcześniej, oczywiście czegoś się uczyliśmy i jest co konsolidować. Tak naprawdę polega to na odtwarzaniu w czasie snu. W tej fazie snu głębokiego, odtwarzanie tych różnych stanów z dnia, minionych stanów w dużo większym tempie i takie przeprogramowanie tych, tych informacji. Nie? I to zwłaszcza u pianistów czy u osób, które się uczą graślepienie, to widać w badaniach mózgu, jak odtwarzane są te ciągi klawiszowe, ciągi nut w dużo, dużo szybszym tempie, w czasie, w czasie snu. I teraz y, y, przebadano pierwsze z badań, które chcę Wam pokazać. Przebadano dzieciaki 8300 osób, 9-10 lat funkcjonalnym rezonansem magnetycznym i dwa lata później również sprawdzono. I słuchajcie, okazało się, że dzieci w tym wieku, które spały mniej niż 9 godzin, miały znaczące różnice w obszarach mózgu, które związane są z zapamiętywaniem, inteligencją, dobrostanem, ale odnotowano również u tych dzieci śpiących poniżej 9 godzin, wzrost ryzyka depresji, stany rękowe i impulsywne zachowania. I teraz, a mianowicie, gdy śpimy, gdy zasypiamy, okazuje się, że nasz mózg w czasie snu nasłuchuje, co się dzieje na zewnątrz i jest w stanie odróżniać głosy znane od nieznanych, imion, imię swoje od imion innych osób. Bardzo ciekawe badania prowadzono i, i ja tylko tak króciutko je podsumuję. W tej pierwszej fazie, e, kiedy słyszysz, kiedy mózg słyszy jakiś głos, to przetwarza te informacje, ocenia, czy to jest obcy, czy swój. A następnie jeśli swój to tłumi, jeżeli obcy, to się wybudza. I teraz zobaczcie, jak to ładnie tłumaczy to, dlaczego źle nam się śpi na nowym miejscu, bo jak jesteśmy w nowym miejscu, to dochodzą do nas tak naprawdę sygnały z otoczenia, którego nie znamy, czyli są obce dla mózgu. Dlatego pierwsza noc bardzo często jest nieprzespana. Taki płytki sen mamy przerywany, często się budzimy, w nowym miejscu się źle śpi. No i właśnie to potwierdzają wyniki badań. Natomiast im dalej w las, czyli im dalej w noc, im dalsze godziny snu, tym coraz mniej mózg nas wybudza, czyli te, 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 te głosy nieznane w drugiej połowie nocy już nas mniej są w stanie wybudzić. Zwłaszcza na początku jesteśmy w tym trybie czuwania. To też jest taki atawizm, który nam został z dawnych czasów, gdy nie było bezpiecznie. Trzeba było również czuwać. Śpiąc trzeba było również czuwać. Dobra, co z niedoborem snu? Słuchajcie, zmierzmy się jeszcze z tym tematem. Trzy lata temu przeprowadzono badania, cztery lata temu badania młodych osób w wieku 21 lat, sowy i skowronki, mniej więcej pół na pół badanie EEG. Przeprowadzono potem test strupa, czyli ten test takiej koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych, także ten, o którym wcześniej mówiłam. Dużo pytań i bardzo szybkie odpowiedzi na te pytania. Słuchajcie, cztery dni ci ludzie przez cztery dni spali normalnie, tyle, ile potrzebują, potem przez 10 dni skrócono im sezon. O 30%, 5 godzin, 20 minut, a przez kolejnych 7 dni znowu mogli odespać, mogli spać tyle, ile chcieli. Pytanie do was, jak długo trwa regeneracja po takim 10-dniowym niedoborze snu? Zadawajcie na czacie pyta propozycje. Ile trzeba nocy do odespania? Jedną czy więcej, żeby taki dziesięciodniowy o 30% mniejszy mm, sen, mniejszą długość. Anita mówi miesiąc, Ania mówi trzy dni, Asia mówi, że się nie da, Małgosia tyle samo, czyli dziesięć, trzy, jeden dzień, tydzień, tydzień, dziesięć dni, dobra. Dobra, dajmy, o, idźmy do odpowiedzi. Uwaga! Tydzień niedoboru snu, już sam tydzień, tam pali o 10 dni, już tydzień niedoboru snu. Dopiero po 12 dniu y, jesteśmy w stanie funkcjonować tak, jak przed y, tym y, czasem niedoboru. Te, ta liczba mikrosnów, mikrosny to są takie sekundowe sny w ciągu dnia, kiedy mamy, kiedy mamy niedobory snu, to zapadamy na sekundę w tą e, mózg wchodzi na, tak, tak, jakby, tak jakby zasypiał. Na sekundę obniża się jego e, częstotliwość fal mózgowych i wchodzi na taki sekundę i tych mikrosnów jest bardzo dużo, kiedy jesteśmy niedospani i w związku z tym mamy niższą poziom koncentracji e, uwagi. Ale też obniżenie nastroju i obniżenie nastroju jeszcze dłużej się utrzymuje. Słuchajcie, weekend to, jeżeli nie dosypiamy na co dzień w working days, to weekend to jest za mało, żeby odespać. To jest smutna konstatacja. Musimy dbać o to, żeby się wysypiać. Przebadano 2000 Brytyjczyków. Słuchajcie, z tego badania wynika, że 38% nigdy dorosłych ludzi nigdy nie śpi wystarczająco. To jest smutne. A Ile śpimy przeciętnie? Słuchajcie, z tego badania zmierzono, ile przeciętnie śpią ludzie. Na pewno się nie wysypiają tyle, ile trzeba, czyli 7,5 do 8 godzin dorosły człowiek, a przeciętnie, ile w rzeczywistości. Dawajcie propozycję. Jaki jest przeciętny czas ten, który przeznaczamy na spanie, dorośli ludzie? Ile, tyle, ile nam życie pozwala. 5, 6 godzin, 5 godzin Sabina, 5 Kasia, niestety 6, czyli 5, 6 idziemy. 5, 30 poszła Ewa, Ania daje 6. I można na sobie testować, Ania u mnie 6. Słuchajcie, otóż yy, przeciętny czas, który, możemy, który śpimy, to 6, 20. <laughs> to tak spada, jako ciekawostka. Teraz wyobraźmy sobie poranek, kiedy się budzimy. I nie wiem, niektórzy noszą takie koszulki z napisem Nie mów do mnie z rana. Potrzebujemy zawsze rano chwili, żeby się obudzić, to znaczy, żeby wejść na ten rytm aktywności normalny, czyli taki przejściowy stan gorszego funkcjonowania, i to jest, nazywa się to sleep inercja, nie wiem jak nazwać to po polsku. I ona trwa u przeciętnego człowieka od 15 do 30 minut, zanim wejdziemy w taki normalny sposób funkcjonowania. Ile, słuchajcie, Ile minut lub godzin ten, ten, ta, ta sleep, inercja trwa u osób, które pozwalają sobie na wyłączanie budzika i przestawianie na kolejne budziki. Czyli teraz wyobrażamy sobie te drzemki poranne, Jak te, czyli dzwoni budzik, budzicie, ty wciskasz, że jeszcze 10 minut, czy tam, na ile masz nastawione, 5, znowu dzwoni. Wystarczy nawet jedna, nawet nie to. Niektórzy mają trzy, cztery dzwonki ustawione. Wystarczy jedna. Ile ta slip inercja, czyli ten przejściowy stan gorszego funkcjonowania, utrzymuje się u osób, które y, po, pozwalają sobie na ponowne zasypianie? Dziękuję Wam za propozycję na czacie. No właśnie, to już jest w godzinach. Dziękuję Aniu, Natalio, Anito, Ewo. Dwie do czterech godzin. Słuchajcie, warto. Pomyśleć o tym budziku, który, który, który sprawia, że zasypiamy ponownie. Jeżeli zasypiamy ponownie, to pozwalamy naszemu organizmowi wejść w, wejść w tryb. Znowu, znowu ten sen głęboki, i znowu nas wyrywa ten budzik z tego snu. Oszukujemy trochę to nasze, to, 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 ten nasz organizm. Warto, słuchajcie, po pierwszym budziku wyrobić sobie nawyk wstawania. Nie? Naprawdę, naprawdę zachęcam. To jest związane oczywiście z kortyzolem. Kiedy my wciskamy ten budzik przycisk, że później mnie obudzi jeszcze i wracamy do spania, organizm zaczyna uwalniać znowu hormony odpowiedzialne za sen. Czyli to jest ten etap oszukiwania tego organizmu, swojego ciała. To ciało się spodziewa, że będzie mogło spokojnie zapaść w ten sen głęboki i ta bobudka, która, nie wiem, po 5, 10 minutach następuje, 15, to, to tak naprawdę nagłe uderzenie hormonu stresu, czyli kortyzolu, i dla naszego organizmu to jest po prostu szok. I jeszcze słuchajcie, na koniec chciałam powiedzieć o drzemkach, ale takich w ciągu dnia. Ostatnio coraz więcej badań yy, publikuje się na temat. Bardzo y, y, złego wpływu drzemek w ciągu dnia na nasze zdrowie, czy też inaczej, drzemki to jest już objaw, to nie jest przyczyna, o, żeby było jasne, ja źle skonstruowałam poprzednie zdanie. To nie jest wpływ drzemek. Jeżeli musisz drzemać w ciągu dnia, to znaczy, że masz albo złej jakości sen, albo oznacza to, jest to jakaś czerwona flaga, że coś się dzieje złego w organizmie. Na podstawie danych, to są wyniki z tego roku, na podstawie danych z takiego Biobanku w Wielkiej Brytanii, 360 osób, z prawie pół miliona zakwalifikowano do tego badania, 360 tysięcy osób w wieku 40-69 lat i badano ich wyniki z 11 lat. Włącznie ci ludzie również wypełniali ankiety o swoich nawykach, Pisali, słuchajcie, regularne drzemki powiązane są, powiązano je ze zwiększonym ryzykiem wysokiego ciśnienia i ze zwiększonym ryzykiem y, udaru y, mózgu. Także te drzemki w ciągu dnia, i często one wynikają z tego, że też nie dosypiamy w nocy, mamy za złej jakości cenę albo za krótko, nie? więc warto gdzieś na to też zwrócić y, uwagę. To co, kochani? E, czy na koniec jesteście gotowi na quizik wiedzy? Ktoś, e, ktoś e, ma jeszcze siłę, e, żeby szybciutko sprawdzić? Sobie zamkniemy tym quizikiem, zamkniemy sobie. Powtórzymy to, co było dzisiaj. Zobaczymy, ile zapamiętaliśmy. O, najszybsza była. Y, robocik był najszybsza, najszybsza. A nata o! Natalia zwyciężyła. Brawo, Natalia. Kochani, tym samym, tym samym doszliśmy do końca i troszkę dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, że przedłużyło nam się to i byliście. Bardzo Wam dziękuję i dobrego wieczorku, dobrej nocy tym, którzy już się żegnają.